Hej, siemano, cześć, z tej strony Mr. Rush, bo jest ze mną dzisiaj permanentny. Cześć, i gramy sobie w cywilizację piąteczkę na Pangei małej w trybie hybrydy bez barbarzyńców z losowym usposobieniem przeciwników i przyspieszoną walką. I ciekawe, kogo dostaniemy. O, Montezuma. Cesarstwo austriackie. Ty to lubiłeś Montezuma. Tam, nie? Nie, Montezuma to jest kultura dla Imperium za każdą zniszczoną jednostkę wroga. To ty jesteś bojowy typowo. A cesarstwo austriackie jak tutaj miało? Husarię i kawiarnię, tak? Huzarów. Huzarów. To nie jest husaria, to jest huzarów. Dobra, no przyjęcie, się. A patrz, mamy prawie takie same godła. Podobna kolorystyka. No nie powiedziałbym. O właśnie, ja zamiast wojowników podstawowych mam jaguarów, którzy są... OP. Oni mają 8 siły tak naprawdę. Ale oni są OP na pierwszy ten. No sorry, zwykły leśnik, podwójna szybkość ruchu przez las i dżunglę. Premia bojowa w lesie dżungli 33%. Leczenie 25 punktów w życiu po pokonaniu wroga. Dobra. Ja musiałem przesunąć moich roboli kawałek. Żeby osadniku. No dobra, osadniku. Bądźmy poprawni politycznie. Co tam masz? Kamienie same szlachetne. Dobra, ja bym poleciał na początek, może w kalendarz jak zawsze? No w kalendarz, dobra. Tylko że ja nie mam miasta, nie? A dlaczego nie masz miasta? Przesunąłem ludzi. Aha, dobra. No w takim razie... Druk strategiczny. Ja już tutaj zacznę sobie biegać moim jednostkiem. Hehehe, indonezyjska jednostka wojowników, hehe. No, Indonezję. Dobra. No i kalendarz, tak? Nie jest jakimś wielkim tym. No. Dobra. Garncarstwo w tej chwili akurat. Dobra, spoko. I co, robimy quick heavy expand, tak? Czyli napieprzamy wszystko, co się rusza? Inaczej, jak ty grasz Austrią, to masz jeszcze możliwość grania czysto tak, wiesz, ekonomicznie w sumie tą Austrią. Ale też możesz napierdzielać, bo masz dobrych huzarów. No właśnie. Rozpoczęła się twoja tura, okej, wbiegli do tego i co dostałem? Nic. Dobra, ja robię wolność. Mam tylko nadzieję, że mi tych jaguarów nie ulepszy. Więc... Jaguarów ci chyba nie może ulepszyć, nie? Może ich ulepszyć na włóczników. Na włóczników? No, bo to jest zastępstwo podstawowych wojowników. Aha, no ja. A nie, populacja. No okej. Dobra. Tam mam pełno kamieni szlachetnych i banany. Banany i patatki. Tylko wiesz, nie pamiętaj, gram na losowych usposobieniach, nie? No wiem, dlatego nie mówię, że inne nazwy. Styknęliśmy się końcówkami. Oj, oj, prawie. No, a zaraz się stykniemy. Tu są starożytne ruiny, moi tam pobiegną pewnie. Dobra, ja zacznę już tutaj uskuteczniać sobie roboli. Ale tu już roboli bierzesz? Tak, tak. Roboli jest chyba lepiej z tego, z ustroju sobie wziąć. No, ja nie będę szedł w ustrój związany z... Tym... O wolności nie robisz? Nie, ja nigdy nie robię wolności. Aha, nie, ja zawsze robię wolność jako pierwszą. O, mogę wielką bibliotekę zrobić sobie, strzelić. Odkryłem pismo. Dobra, to ja sobie walnę wielką bibliotekę. Wtedy i jakoś to przemyślimy. Co dalej z tym się robi. Austria miała te... Ja pierwsze co biorę to zawsze tradycję. Ze względu, że przyspiesza rozwój... mało miastowych krajów. A teraz ja bym chciał, żebyśmy zrobili, proszę ciebie, budownictwo, albo nawet to budówkę. A nie matematykę? Nie, budownictwo. Dobra. Matematykę zawsze można potem. No dobra, no to zrobimy wtedy tak. No, kto będzie pierwszy w tych ruinach? Indie są. Kurde, on moi. Pierwszy, bo... No, twoi byli. Ale dobrze, bo by mi moich jaguarów... Popsuło. Ile ataku mają twoi włócznicy? 11. A, no i głażę mają 8. Dobra, ja biorę sobie teraz pierwsze co? To... No co tam będziesz kombinował? Arystokracja, 15% produkcji podczas budowy cudów i zadowolenie. Aha, bo ty masz tamte boostery, no tak. I nastawiamy ich na produkcję. I już są robole. Robole teraz będą zamurzyniać i... podbijać radość mojego narodu dzięki kamieniom szlachetnym. No ja mam dzięki tym praktycznie tutaj co mam. Co ja tu mam? Marmur, ale do marmuru potrzebuję... Aha, murarstwo właśnie. Ale trufle mam też, dobrze. Trufle, bydło. No, to my się wymienimy, bo ja mam 3 razy kamienie szlachetne.
O, a ja nie mam nic z ten powielonego, niestety. Chyba, że tam do góry się dupnę i podbijam, nie? To masz nawet sporo. No, nad sobą nawet mam bogaty sporo. Teren masz. No, nad sobą o mam Jezus sporo, nie? Maria, włóczników mi zrobiło. Serio? Ale mają ten... No, bo oni... Bonusy. Bonus im nie schodzi. Bonusy z Jaguaru. Tak, bo bonusy nie schodzą, no jak zmieniasz jednostkę nawet, nie? Także o to się czyli nie będzie się opłacało, nawet jak już będę miał włóczników, produkować wojowników i ich ulepszać do... Nie, do lepszych. Tak, dokładnie. To będzie dobry deal. Bo zawsze przecież się ten, zawsze zostaje, to się nigdy nie zmieniało. Przecież tak samo jak grałem ja... O, Gandhi. Jest Gandhi, jest, mówiłem już wcześniej. No, to ja dopiero teraz zauważyłem. Nie, bo byłeś zajęty... pitoleniem o czymś. Już nie pamiętam, czy no, ciągle pitolisz. Bo ja jestem po prostu osobą, która lubi dużo mówić, dyskutować. Lubisz dużo pierdolić. Następna tura. Piotrek. Są już osadnicy, to teraz jaguarzy. Dobra, łucznictwo. Będziemy zaraz mieli. Myślę, żeby kurczę tą szybką ekspansję tutaj zrobić i tam tych panów tam u góry, wiesz. Ciachnąć trochę. Jakich panów u góry? No ja sobie wezmę honor już. Ja się zrobię na bojowego. Jakich panów u góry? No bo ja tu mam już tego gadżę. Ja już tu mam jego teren. A tutaj jest. No. A to nawet bliziutko jest. Nie zauważyłem tego dzędzelka, który tam wystawał. Spoko. No ja go właśnie zauważyłem i nie chcę mieć go blisko siebie, także prędzej myślę, że go się pozbędę. Pustynia. Tam jest. W sumie na pustyni ten cud jeden świata mógł się budować, nie? Chyba. Tak, tylko... Czy coś takiego. Alhambra, czy coś takiego? No, chyba tak. Coś nie, tam... Alhambra nie, Alhambra na pewno nie. To wtedy ten... To z kampanii indonezyjskiej tam dodatek był taki. Nie, tam to była ta świątynia wykuta w skale. A może? Może coś takiego. To na pewno nie, kompania wschodnioindyjska wymaga... Ale to było z kompanią wschodnioindyjską, przy tym jak się odkrywało kompanię wschodnioindyjską, to wtedy tamto nam dochodziło. Jako cud świata możliwe do budowy. Bo jak ty miałeś wtedy... Wtedy tak, ale to nie była kompania. Nie, kompania wschodnioindyjska działała inaczej przecież, nie? A, mam Indię. Znalazłem. No to dobrze. To jest zaraz sobie znajdę ładne miejsce na miasto tutaj obok nich. No to dobrze. Będzie jak ta lala. Dobra. Delphi. Dobra, ja tam pobiegnę już na zwiady, zobaczymy co tam u nich słychać. Tutaj przerwiemy automatyzację naszym. A to masz jego stolicę już? Ja. No. No tutaj się koło tego srebra tutaj rozbuduje miasto ładnie nad wodą. Nawet to jest dobre miejsce. Ale tu nad wodą to uważaj, bo tu masz pszenicę, nie? To szkoda byłoby no tam nie tam. No ja nie będę niszczył tej pszenicy, tylko się wybuduję obok pszenicy. Tam nad, na prawo? Nie, na dole. Bo znaczy, nad tym co stoisz teraz, na prawo. Aha, tak. A. Nie na prawo. Tu. Zaraz zobaczę, czy o tym miejscu myślałem. Dobra, następna tura. No, tak, o tym miejscu myślałem. To było idealnie na to, nie na prawo, ale okej. No, wiesz, jak patrząc na mapę, tak z mojej perspektywy... To kan. To weź te twoje miasta, to też. Ja mam prosto o, Wiedeń. O, tam dwa miasta już widzę. Ja mam prosto Wiedeń. A nie jakieś, kurczę... Czekaj, Tenochtitlan, kurde, czy Teotihuacan? Teotihuaca. Ny, tam masz ny na końcu. Whatever. Ej no kurde, tą jedną turę już buduję 3 dni, no. Jedną turę budujesz 3 dni? No tak, tą wielką bibliotekę. O, sobie matematykę buchnę z tego. Mogłeś buchnąć coś, wiesz, tam do tych strony... A nie, w sumie... Stronę czego? Trebuszy. No to czyli matmę. No tak. Czyli matmę i czyli katapultę już sobie buduję. Będę szybką ekspansję tu robił na nich. Katapulta ile kosztuje? 280. Niestety mnie nie stać jeszcze. Ja będę 8 turię robił, ale... Ale kupię jaguarów. No, jaguary też są dobre. Dla ciebie jak znalazł będą. A nie, no to jest jedno miasto jego takie. No tak. Okay. Jedno tylko rozlazłe.
Znaczy, przepraszam, jakie jedno miasto? Za chwilę nie będzie żadnego miasta. Ja tu nie wiem, o czym mówisz w ogóle. Tak, i już dwóch wytniemy na początku od razu, nie? To może być szybkie. Służba cywilna, co nie? No chyba tak, nie? Znaczy, Tak jeśli chyba. chcesz obróbkę brązu. Albo w sumie pociśnijmy do odlewania metali, co? Żeby mieć warsztaty i. Do obróbki żelaza. A nie, aż Odlewania tam, dobra. metalu. Dobra. No okej, okay, dobra, może być. Wiesz co, nie, czekaj. Wpierw daj osobno, wpierw daj obróbkę żelaza, bo chcę inżynierię od razu robić, a to nam za dużo zajmie. A w obróbce brązu mamy posąg Zeusa. 15% więcej do atakowania miast. On taki tak był pierwszy, był robiony. Nie, u mnie od razu pierwsza wyskoczyła inżynieria. Dobra, to dawaj tam obróbkę brązu wtedy. Nie no, weźmy tak zróbmy. Wiesz, wtedy trebuch zamiast na przykład tam za 100 walił, za 115 walił, nie? To jest dużo! I oboje o tym wiemy. Ustrój. Tuż masz darmowy ustrój? Który? Minus czwarty w sumie, bo odblokowałem tradycję i trzeci kwadracik wykupiłem. Aha. A jak to z tymi? Aha, ja mam raz, dwa. Ja mam tylko dwa? Nie, trzy. Cześć. Jestem trochę za daleko. Handel. Co mi możesz dać, Gandhi? No srebra. Nie mam srebra. Nie, nie mam srebra. Co chcesz za to? Nie do przyjęcia. No ja się pytam, co za to chcecie. Może to? Nam ta propozycja odpowiada, ale mi nie z kolei. Przyjmę twoją ambasadę. Nie. Dobra, ty z tym się nic nie pohandluje. Dam ci jedno złote naturę. Za co? Za ambasadę? Nie, chciałem od niego wyciągnąć srebro za frajer. Co? No ale wiesz. Ja ci złożyłem propozycję. To to. O, marmur. Za kamienie szlachetne? No. Mam jedną tylko kopalnię kamieni. Więc to się wyzeruje tak naprawdę u mnie. No to weź ich tam, ale ty możesz co odbić zaraz, nie? Masz tego więcej. Robole, nie budujcie tej drogi, co? My potrzebujemy dróg w tej chwili. No jak nie? Droga dobra rzecz, droga do kamieniołomu. Droga do tak, szczęścia. Za drogi się płaci. Wiem. Żeby usunąć dżunglę potrzebujesz... Aha, bo to jest dżungla, dlatego... No dlatego obróbka brązu się przyda. Obróbka brązu też ci daje karczowanie tak, dżungli. Okrążę wokół Gandiego. O kurwa, ile srebra. 3 sztuki srebra. Jak sweet. Jak ślicz. 4. Aha, 4, jeszcze pod Delfi. No. Jak pięknie. Fortyfikujmy się w koło. I który moment 2000 przed naszą erą, ja będę się tutaj już sadził. No spoko. Drzewko technologii, to może teraz... To modlewnie, co nie? No tak, tak. Gdzie to jest tutaj? Czemu on się opiera na ten, a nie na tych? No ja tego nie rozumiem. Dobra, posąg Zeusa się przyda. Mi zaraz zrobić. Ja trochę kurde cienko z produkcją przędę. A sobie wiszące ogrody postawię, bo to tak i tak ich nie możesz wybudować. Ponieważ nie masz tradycji, tylko masz honor, tak? Mhm, wziął honor. No i tracisz wiszące ogrody, które dają żywność i kulturę i to naprawdę... No wiem, że tracę, ale no na ten moment mi to mówię, no to jest niepotrzebne aż tak, nie? Ja bym potrzebował kasy, żeby kupić sobie chociaż jedną katapultę. Miałem dużo kasy i ona mi nagle zniknęła, nie wiem w jaki sposób. Roztrwoniłeś majątek. Miałem 150, nic z tym nie zrobiłem i zniknęła. Przyjmij ustrój, 15... Masz coś hajsu? No trochę mam, ale ja będę potrzebował. A ja potrzebuję tylko jedną katapultę. Ja ci ją oddam, jak się nie zniszczy. Ja będę potrzebował tutaj przecież też, żeby ten działać coś, nie? Ale na razie nie masz. Nie sadzisz się do nich tak. Ale już mam zero przychodu. No dobra, niech ci będzie. Sobie poradzę bez ciebie, tak? Głupia Austria. Jest zamknięta w sobie. Nie tak, to... tak. Coś jeszcze, synek? No się przesadzaj.
Jak to odbije miasto, to ci mogę nawet dwie katapulty podesłać. Spoko, sobie splądrowałem szlach handlowy. Mamy wojnę z tym? Z Gandhim? No mamy wojnę z Gandhim, coś ci odwalił teraz. Zaatakowałem go. Nie, bo mi wywaliło, że państwa miasta sprzymierzone z Gandhim wypowiadają ci wojnę i tak. No, jakie państwo miasta? Co jest sprzymierzone z Gandhim? Amarta jakaś czy coś takiego. O, Anta Anamarama w ogóle jest zakryta i jest państwem handlowym i się popłacze. O Boże, nie. No nie. No, no, no. Tuzmenu. Tuzmenu, no, no. Dobra, weź tam no, machnij tą turę. Ja mam nadzieję, że jak tutaj im podjadę po tych, to cię za bardzo nie wkurzą. No, oni się zawsze wkurzają. Dobra, niech tutaj budują te katapulty swoje biedne. Ale ukradłem Gandhiemu roboli. Wiesz co? Przydadzą się. Ale ty bez tej katapulty to sobie chyba tu nie poradzisz. Poradzę sobie. Spokojnie. Wiesz co, właśnie zobaczymy, jak dwa twoje oddziały do połowy zeszły, jeden zdechł i... Ale zauważ to, że Gandhi nie produkuje w ogóle armii. Więc ja tutaj mam... No luz, ja tutaj się nie boję o tą wojnę tak naprawdę. No okej, spoko. Będę go gnębił. Zduszał. Tylko wiesz, żeby on ci tak nie odpowiedział potem, nie? Czym on mi odpowie? No, jak się odbije, to uważaj. Czym się odbije? A takiego miasta nie jest w stanie ten zabić mojej jednej jednostki. Teraz nie jest w stanie. Sobie tych ufortyfikuję. Tak swytaśnie. I ty mi na przykład splądruję coś. Splądruj. Słonie. Tak, splądrowałem słonie. A tym się cofnę poza zasięg. No, poczekam chwilę. Minus waha jest naturę. Trochę mnie to martwi. No ale... Przy dobrych wiatrach, tylko że ten kurde już tu z tej Jakarty mi dwoma tymi osadnikami spieprza. Mumakilami. Ta mumakilami. Nie ta gra! No i by chcieli, co by chcieli? Jedwab. Trochę przymuła. O, ucieka osadnikami, tak? Co za pech. W lesie akurat czekają jagłarzy. Co wiesz za peszek. Podstawiliśmy się pod zasięg, tak ci powiem. Ja mam w dupę z nim. Mam następny w okolicy. Nie zdąży wybudować nowego miasta. No i wiesz co, wiesz co. Teraz ucieka nimi w przeciwną stronę do włóczniku. Więc wiesz. Dobra, katapulta, trzy tury, katapulta będzie tu. Ludzie są zadowoleni. Dobra, wezmę ten posąg z Zeusa, machnę. Albo jednak jeszcze jakiś roboli wojowników. Surbaja. Tamtą uciekasz? No dobra. Kurde, najgorsze jest to, że katapulta ma jeden zasięg ruchu. W sumie ona za dużo nie może podziałać bezpośrednio. Ustrój. Właściciele ziemscy. Tu. O, osadnicy jego się chyba zblokowali u niego w mieście i nie mogą wyjść. Co za problem. Co za smuteczek. What a shame. What a shame. No dobra. Tak, to jestem tam z tym. A, Gandhi. Uciekasz w tą stronę, ale tutaj widzisz, są kolejni jaguarowie. O nie, Gandhi, o nie. Gandhi, no. Nie atakuj. Dobra, lecimy z tym koksem. Ty, ja tu mam zwiadowców jego. Gandhiego? No. A co byś zabij? No muszę, no. Bo mi zaraz roboli buchną. Oni chyba nawet nie mogą. Zwiadowca może. Dobra, mam teraz obtoczony widokiem całe jego granice, więc nie ucieknie tymi osadnikami swoimi śmiesznymi. Dobra, ja mam teraz pytanie za 100 punktów. Mamy 20 minut, kończymy odcinek, nie? Dokładnie.
No, także dzięki wam ludzko za uwagę. U Perma, jak widzicie, wojna trwa. U mnie przygotowania. I dzięki wam za uwagę i do następnego odcinka. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej. Cześć, cześć.